Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was taki mały test inteligencji pomiędzy owczarkiem a psem gończym. Także sama jestem ciekawa wyniku. To będzie taka ciężarówka. To będzie taka konkurencja między psem stricte oddanym człowiekowi, czyli owczarkiem, a psem gończym, który ma różne swoje małe pomysły. No i tutaj też będzie taka różnica, że Brita jest doświadczonym pieskiem już, ponad 10-letnim, już prawie 11 lat ma, więc część z tych rzeczy po prostu umie. No a Q jest takim pieskiem trochę roztrzepanym, także zobaczymy po prostu, jaki będzie wynik. Mamy kilka zadań i po prostu zależnie od tego, jak szybko te zadania zostaną wykonane, tak duża ilość punktów zostanie przyznana. Pod koniec po prostu podsumujemy ilość tych punktów i zobaczymy, jaki tytuł należy się pieskowi. Pierwsze zadanie polega na narzuceniu ręcznika czy tam kocyka na głowę psa i sprawdzeniu, jak szybko się po prostu uwolni. Zasada jest też taka, że nie można psu podpowiadać żadnych komend, typu zrzuć to, jeżeli umie na przykład zrzucić kocyk z głowy, no to nie można mu takich komend mówić. Ja będę tylko po prostu używać tej komendy zwalniającej. Okej. I jakieś tam dopingowania, gdyby nie szło. Jest gotowa? Okej. Zostań. Okej. No? Na jedno oko widzisz, tak? Dobry pies. No? No? Uwaga! Jej! 37 sekund. 25 sekund. Super pies! Brawo! Patrz co mam. O! Super! Uwaga! I... okej! Okay. Siedemdziesiąt osiem! Brawo! Brawo! Super! Uhu! Okej. Okay. Super pies! Zadanie kolejne, czyli smakołyczek pod kocem. Brida, patrz. Masz tutaj. Stój. Widzisz, tu jest smakołyk. Pod kocykiem. Uwaga. Okej. Okay. I tak dupą do kamery. Wyjdzie z kadru zaraz, oj tam. Szuka. Tak, Brida, siłą. Typowa ty. Siłą. No, masz? Jest! Minuta 15. Super. Patrz. Patrz, jest smakołyk? Czekaj. Jest? Tu? Okej. Okay. Dawaj! Dawaj, dawaj! No? Dawaj!
Super, bierz to. Wow, bierz to. No? Bierz. Bierz to. Dawaj. Dawaj. No? Dawaj, dawaj. No, dawaj. Czekaj, bo stoper zostawiłam. Szukaj. O, wydałam ci komendę. Bierz to. No bierz. Tak, chwilę na drapanko. Bierz! Bierz to! Czekaj, bo już dłużej niż brida robisz, bierz! Ale hańba, hańba! Super! Brawo! Tam szukaj! Tam! 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 Pomóż! To! To! Jest! Minuta 31! Super! Brawo! Super! Tak, tak. Dobra, zaczynamy kolejną konkurencję. Co ta? Ty to się stąd zabieraj. Kiciuś. O. Patrz, co ja tu mam. Chwila, muszę poprawić. O. Gotowa. Stoper. Tutaj, tu. Tam jest smakołyk, widzisz? Tam jest. Ready? Okej. Okay. Cue! Jeszcze raz. Jest smakołyk. Okej. Okay. Boję się, że ona to głową podniesie, no dobra. Smakołyk, tu. No. I okej. Okay. Okej. Okay. Muszę przysiąść na tej desce, żeby nie podniosła. Wiesz. Okej. Okay. Brida. Okej, 50. Niecałe 54 sekundy, ale to był czas poniżej pasa. Jest smakołyk. Uwaga. I nie za daleko. I okej. Brawo! Niecałe 6 sekund. Dobra, teraz zabawa w 3 kubki, albo czyli 3 miseczki. Jest. Tutaj. Tu. Uwaga. Okej. Okej. Nie patrzyłaś. Tu. Nie patrzyłaś się. Super pies, okej. No nie udało się. Piesek nie wie, o co chodzi. Tak. Jest karma, widzisz? Super. Siad. Zostań. Oj, złamałam. Zostań. Smakołyk. Tutaj. Zostań. Widzisz? Jest smakołyk. Uwaga. Tu jest smakołyk. Okej. 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 Brawo! Super! Wow! Super! Niecałe 9 sekund! Super, tak! Okej. Wow! Jestem pod wrażeniem! Mamy już wyniki. I podsumowanie jest takie, że
Tu Brida ma 7 punktów. Czyli jest zwykłym fafikiem. Tak zwanym. Taki tytuł Brida otrzymujesz. Jest zwykłym fafikiem, reksiem, czy jak tam zwał, tak zwał. A tutaj mamy 7 plus 3, 10 punktów. Brawo, Q. Q został honorowym uczniem, czyli brakuje mu punktu do bycia geniuszem. Jest honorowym uczniem, po prostu kujonym w swojej klasie. I w zasadzie wszystko się zgadza. Rywalizacja była przednia. Ale co owczarek, to owczarek. Także. Ale i tak jestem zaskoczona tym, jak Brida wykminiła w tym trzecim zadaniem pod deską, a przejdę na drugą stronę, bo tam będzie bliżej. I już rechciach i pokrzyku. I żeby nie było, Bridce też jednego punktu zostało do wyższego tytułu, czyli tego honorowego ucznia. Więc moim zdaniem niewielka różnica jest między nimi. Tyle tylko, że Brida już ma starczy mózg. Jest niepełnosprytna. Powiem to szeptem. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten mały test. Jestem ciekawa też, jak inteligentne według tej skali oczywiście są Wasze psy. Także jeśli chcecie zrobić taki test, to bardzo chętnie się dowiem, jaki był ich wynik, jaki tytuł otrzymały i po prostu czy podołały tym wszystkim czterem zadaniom, czy jednak niekoniecznie. W związku z tym, że już jestem po wszystkich egzaminach i przygodach z pracą, będę pewnie trochę częściej wstawiać te filmiki, więc po prostu zapraszam do subskrypcji, do klikania w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I dzięki śliczne. Cześć!